Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem wam o darmowej parasolce Zawina w na specjalnym trybie okresowym w Fortnite. Ale zanim to zostaw tutaj łapkę w górę, tak aby podbić statystyki tego filmu, oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie minął was żaden news na tym kanale. Ja wam jeszcze przypomnę o wpisaniu kodu MIKIKOD w sklep Fortnite. Aby pojawić się na ekranie tak jak ta osoba, to wyślij zdjęcie na Discordzie. A ja już wam nie przedłużam i lecimy do odcinka! Tak więc w poprzednim sezonie 5 w rozdziale 2 do gry trafił tryb okresowy pod nazwą Zlecenie Mando. Chodziło tam o to, że musieliśmy biegać po mapie z hologramami ze Star Wars i musieliśmy zabić graczy lub nawet samego Mando. Za zwycięstwo w tym trybie otrzymywaliśmy lotnię z Beskaru, którą wygrałem i się cieszę, bo pasuje do mojego miałośniaka, którym gram do 1000 subskrypcji. W tym sezonie za królewskie zwycięstwo na początku sezonu otrzymaliśmy lotnię fundamentu. Kilka dni temu po aktualizacji 16.40 została nam ujawniona nowa lotnia Zawina w pewnym trybie. Jednakże nagrywam to w środę, bo nie ma mnie w domu do niedzieli i nie wiem, czy takowy tryb jest już w grze, czy też nie. Z przecieków wiemy, że będzie to tryb powiązany z helikopterami oraz John Sims Bunkra. Sama lotnia prezentuje się w następujący sposób i muszę przyznać, że naprawdę mi się bardzo podoba. Napisz w komentarzu hashtag darmowe, a przypnę ci serduszko. I to już byłby koniec tego odcineczka. Zostaw łapeczkę do góry, jeżeli podoba ci się to, co tworzę i chcesz podbić statystyki tego filmu. Oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął was żaden news na tym kanale. Ja wam jeszcze przypomnę o wpisaniu kodu MIKIKOD w sklep Fortnite. A już wam nie zabieram czasu i trzymajcie się. Hello, Bounce!